Witam serdecznie, Tylko Kino. Jesteśmy w Jack Cinema Bar w Warszawie. Moim gościem jest Artur Filipowicz z Topowej Dychy i dzisiaj zapraszamy Was na krótką pogawędkę na temat Kapitana Ameryki, Wojna Domowa. Oczywiście ze spoilerami, także ostrzegamy. Pytanie jak zawsze na początek. Arturze, czy Ci się w ogóle podobał film? Przed nagraniami rozmawialiśmy na ten temat, że czas Ultrona nam się nie podobał. No tak, znudził, zmęczył. Tak, i ja wciąż mam ten sentyment do Marvela, że mimo tego, że czas Ultrona mi się nie podobał, mimo tego, że Iron Man 3 mi się nie podobał, mimo tego, że Thor 2 mi się nie podobał, wciąż szedłem z dużymi nadziejami na ten film i byłem bardzo zadowolony. Nie zawiódł cię. Nie zawiódł. Bo hype na film był ogromny, ja sam się nastawiałem, że film będzie mi się podobał i na szczęście mi się podobał, ale łatwo ten film było zepsuć. Pierwsze, co ludzie zarzucali, to to, że mamy tutaj ekranizację komiksu Civil War, gdzie jest tona bohaterów, a tutaj ta walka jest 5 na 5, 6 na 6, więc jest malutka. Jednak dzięki temu każda postać miała jakąś większą motywację, mogła się wykazać. No i miała swój czas na ekranie. Właśnie, widząc jak mało było Ant-Mana, cieszę się, że nie było na przykład 10 postaci z każdej strony, bo po prostu nie byłoby czasu kogokolwiek nawet przedstawić. No i pytanie najważniejsze. Team Captain czy Team Iron Man? Team Iron Man. No, a Team Captain niestety. No ja jestem tutaj, stanąłem po stronie Steve'a Rogersa. Nie czytałem komiksu niestety, więc nie mam odniesienia, ale z tego co słyszałem na temat komiksu, to tam Iron Man jest zdecydowanie postacią złą. A przechodząc do postaci, które się w filmie pojawiają, zacznijmy od Czarnej Pantery. Mnie osobiście podobało się bardzo to, że minimalne, okrojone, ale bardzo fajnie przedstawione origin story bez zbędnego gadania. Ja chcę zobaczyć film z Czarną Panterą, bo to jest postać, którą chyba mało kto w Polsce ją zna, bo chyba komiksów nie wydawali, a przynajmniej jeśli były to niepopularne. Ja jestem bardzo ciekawy tej postaci. Dla mnie to jest trochę taki teraz Batman tego uniwersum. Nie chodzi już nawet o sam wygląd, ale nawet o tą scenę, jak on goni zimowego żołnierza, jest zupełnie niepowstrzymany, jakby nie chce się zatrzymać. Spider-Man, wow. No, miałem duże obawy. Zwiastun zapowiadał, że tego bohatera nie będzie jakoś super dużo w tym filmie, ale mimo wszystko miał swoje 5 minut i miał nawet swoją podyktowaną scenkę z Tonym Starkiem. Bardzo fajne przedstawienie. To jest postać, którą ja najbardziej się bałem, bo widząc aktora wiemy, że jest dzieciakiem. Jeśli jestem w gimnazjum, to jest postać, do której jakby będę czuł po prostu największe połączenie. Czy zostałeś na sceny po napisach? Zostałem. No właśnie, także ci, którzy zostali, to wiedzą, że Spider-Man powróci i doczeka się słowego filmu z Iron Manem, z udziałem Iron Mana właśnie. Który z bohaterów ci się najbardziej podobał, a który najmniej? Oczywiście wspominaliśmy już o świetnym Black Pantherze i Spider-Manie. Ja wciąż nie jestem przekonany do Czarnej Wdowy. Dla mnie ta postać pojawia się w prawie każdym filmie i praktycznie nic nie wnosi. To prawda. Zabrakło mi trochę mimo wszystko Bruce'a Bannera, czyli Marka Ruffalo. Może z tego względu, że w mojej opinii, będzie to drastyczna opinia, ale on z tych wszystkich aktorów jest najlepszym aktorem generalnie. Z miłą chęcią oglądałem Ant-Mana, który wprowadza... Właściwie on był marvelowskim humorem w tym filmie, bo tego humoru prawie w ogóle nie było. To jest rzecz, o której trzeba by porozmawiać. Jest to pierwszy film, który nie ma aż tyle żartów. Prawie w ogóle. Dla mnie jest to pozytywne odskocznie, bo właśnie czas Ultrona był tak naładowany żartami, że ja już nie mogłem wytrzymać. A tutaj jednej rzeczy mi za to brakuje, ktoś mógł zginąć. Bardzo z miłym zaskoczeniem przyjąłem rozwijającą się postać Scarlet Witch, która w ogóle w tym filmie okazało się, że ona jest mega potężna. Ona praktycznie non-stop ratuje z opresji głównych bohaterów, także mocno niedoceniana w początku pierwszych filmach postać, tutaj się rozwija na taką no, fajną kobiecą postać, o wiele według mnie ciekawszą niż Czarna Wdowa. Tutaj czekam na dalszy rozwój sytuacji, bo na razie wciąż jeszcze tych scen nie było zbyt wiele. Niewiele, tak. Ale jakby to jest ciekawa postać dla tego uniwersum, to zdecydowanie. Ale trzeba się do czegoś doczepić. Dla mnie rzeczą, na którą ja zwracałem uwagę, bo lubię te wszystkie wizualne smaczki, niestety efekty CGI. Nie wiem, czy ja to wina, bo pamiętam czas Ultrona i były bardzo dopracowane. Tutaj czasami miałem wrażenie, że coś poszło nie tak, szczególnie w momentach, kiedy Kapitan Ameryka zeskakuje z wysokości, albo bohaterowie w ogóle spadają na ziemię. Wygląda to strasznie naturalnie. To, co za to jest bardzo ciekawe, to oglądając making of, jest masa świetnych efektów, których tak, nie widać. Tak. Typu walka na lotnisku jest realizowana nie na lotnisku, tylko na green screenie. Absolutnie niesamowita praca kaskaderów, bo tak jak wspomniałeś, jak się ogląda backstage, jak to wyglądało, no to oni naprawdę na planie robili karkołomne wyczyny na motorach, skakanie z wysokości, na linach. Na co czekamy
w następnych filmach. Mamy już zwiastun pierwszy, niewiele mówiący, ale jednak Doktora Strange'a. Jak jesteś napalony na ten hype duży? Nie aż taki duży, ale taki. Jestem bardzo ciekawy. Szczególnie ja bym chciał mimo wszystko troszkę połączenia z Netflixem. Jak sądzisz, czy Doctor Strange pojawi się w Infinity Wars? Zdecydowanie. Tak. Ciekaw jestem, jak oni poprowadzą ten element magiczny, który tutaj wprowadzają do świata, bo na razie mamy bogów z Asgardu, mamy kosmos, mamy magię. To wszystko trzeba połączyć w jeden wielki miks. Ja autentycznie nie wiem, jak te wszystkie postacie, nawet w dwa filmy, jestem przerażony tym, jak oni to połączą. Bo jakby... Naprawdę, żeby ktoś wypowiedział kilka zdań, już w tym filmie widać, że jest to problem, że jest. Miejscami niektóre postacie typu Hawkeye, on miał dwie sceny na krzyż i koniec. Ale może w końcu właśnie zobaczymy takie komiksy, widowiska, jak chcemy. Może będzie kilku głównych bohaterów, reszta to postacie poboczne. No dobrze, a słowem kończącym już w ogóle od czapy, od tematu, jakiego bohatera komiksowego widziałbyś w dobrym, potężnym filmie kinowym, który nie został zrealizowany i raczej nie miałby na to szans, bo ci, którzy mogą, to pewnie się tego doczekają. Ja mam tutaj dwóch faworytów. Jeden ma większe szanse, drugi ma mniejsze szanse. Ten z większymi szansami to Spawn. Są plotki o tym, że McFarlane chciałby zrobić ekranizację z mniejszym budżetem, ale bardziej dojrzałą. Byłbym tego ciekawy. W przypadku Deadpoola to wypaliło, więc... Druga postać to Torgal z polskich komiksów. Wow. To może być nasz drugi Wiedźmin. To prawda. Nie wiem, jak to wygląda sytuacja z prawami, ale faktycznie to byłby bohater z świetnym i origin story i z świetną fabułą. I to jest historia na wiele filmów i może na jakąś grę. Według mnie jest bliższy sercu o wiele bardziej niż Wiedźmin. Wiem, że niektórzy mnie tutaj wyklną, ale bardziej wolę Torgala niż Wiedźmina. Z mojej strony natomiast będzie to Lobo. Ale aczkolwiek prawdziwą ekranizację Lobo, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to puścił w kinie, bo to, co się dzieje na kartach komiksów, już może odrzucać. Były plotki o tym, że The Rock miał zagrać tak, Lobo Johnson. W filmie od 13 lat, na dodatek, gdzie nastolatka z ziemi mu pomaga coś zrobić. No po prostu nie. Zresztą ten, kto czyta komiksy nowe, wie, że niestety Lobo teraz ma emo makeover. Tak. Okazało się, że prawdziwy Lobo to nie Lobo, którego znamy, a Edward Cullen ze Zmierzchu, więc... Takiego Lobo nie chcę oglądać. Nie chcemy, zdecydowanie. Chociaż mroczny DC Universe z mrocznym Lobo może. Mogłoby wypalić. Tym słowem kończymy. Serdecznie dziękuję Arturze za pojawienie się. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, zostawcie koniecznie subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. My nagrywaliśmy w Jack's Cinema Bar na Brackiej 18 w Warszawie. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Tylko Kino.